Jesteśmy w gminie Szaflary, gdzie doskonale widać współpracę między samorządem i rządem. Widać, gdzie te potrzeby, które zostały zgłoszone przez naszych parlamentarzystów, znalazły później swoje wykonanie. Bo tutaj potrzeba nie tyle słów, które dzielą Polaków, co raczej przede wszystkim konkretnych działań, konkretnych działań, konkretnych inwestycji, konkretnych pieniędzy. Jesteśmy tutaj, przed szkołą, której część, wcześniej niewielka sala gimnastyczna, została zamieniona dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na, przedszkol na, żłobek, na żłobek. Gmina, która jest gminą dużą, ponad 20 tysięczną, do tej pory miała za mało miejsc w żłobkach. I tutaj co najmniej 50 dzieci będzie mogło znaleźć swoją opiekę. Dzięki temu. 50 mam lub ojców. Jeśli tylko będą chcieli, będą mogli podjąć pracę. Na żłobek będzie można część środków przeznaczyć z rodzinnego kapitału opiekuńczego. A więc widać, że nasza polityka prorodzinna, polityka społeczna, polityka wzmacniająca rozwój gospodarczy, polityka wzmacniająca rozwój samorządów jest całościowa, kompletna i spójna. Mamy rządowy program inwestycyjny, poprawę jakości dróg, budowę żłobka. W ślad za tym remont różnych ośrodków szkolnych, rekreacyjnych i życie mieszkańców dzięki temu staje się wygodniejsze i w mniejszym stopniu chcą w ogóle opuszczać swoje tereny, takie jak te piękne tereny, które do niedawna wyludniały się, a dzisiaj, Coraz więcej osób tutaj zostaje, tutaj widzi swoje miejsce do życia. Szanowni Państwo, w samorządach dochody wzrosły o 40% po czterech, pięciu latach naszych rządów, kiedy uszczelniliśmy system podatkowy. To bardzo łatwo zobaczyć w rachunkach Ministerstwa Finansów. Dziękuję bardzo wszystkim, a w szczególności samorządowcom i mieszkańcom tej pięknej gminy. Za współpracę, za taką owocną, dobrą współpracę, identyfikację potrzeb, dobre gospodarowanie zasobami lokalnymi, zasobami samorządowymi, wsparcie ze strony pieniędzy rządowych i powstają kolejne dzieła. Jedno po drugim, po to, żeby po prostu w Polsce lokalnej, w Polsce powiatowej, gminnej Polakom żyło się. Dobrze, żyło się jak najlepiej, żeby chcieli tutaj zostać, żeby młodzi nie chcieli stąd wyjeżdżać, nie musieli wyjeżdżać, a jeśli już wyjeżdżają gdzieś na studia na chwilę, to żeby potem tutaj do rodzinnych stron także wracali.